Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej konferencji prasowej z cyklu Platforma Bliżej Ludzi o programie Platformy w wyborach samorządowych. Tematem dzisiejszej prezentacji, jak Państwo widzicie to na ekranie za nami, edukacja i praca. Chcieliśmy powiedzieć, że związek edukacji z rynkiem pracy jest dla Platformy jednym z absolutnych priorytetów działań samorządowych. Chcieliśmy dzisiaj pokazać, jakie rozwiązania będziemy popierać, jakie rozwiązania będziemy wspierać. Chcemy też pokazać, że dobra współpraca z rządem może wzmacniać rozwiązania proponowane przez samorząd. Ja chciałbym powiedzieć o wrzesińskim przykładzie, gdzie przed 10 laty podjęliśmy decyzję dokonania pewnej reorganizacji naszego szkolnictwa ponadgimnazjalnego, kiedy zorientowaliśmy się, że na rynku pracy absolwenci najczęściej trafiają do urzędu pracy i poszukują pracy bezskutecznie. Wtedy doszliśmy do wniosku, że trzeba zmienić strukturę kształcenia, a przede wszystkim dopasować ją do lokalnego rynku pracy. Powołaliśmy Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, które od 10 lat zajmuje się zarówno kształceniem praktycznym młodzieży, jak i kształceniem osób dorosłych. Gorzów Wielkopolski od zawsze był miastem przemysłowym i tak też pozostaje. Zupełnie inne w tej chwili profile działalności, ale cały czas jest to miasto, które potrzebuje fachowców. Potrzebuje fachowców wykształconych pod potrzeby lokalnego rynku. Szkoły zawodowe, które kiedyś prężnie się rozwijały po zmianie systemu nauczania, okazało się, że nie do końca dostosowały swój profil działalności do potrzeb naszego rynku przedsiębiorców. Chcemy zaproponować swego rodzaju partnerstwo lokalne, to znaczy ścisłe powiązanie przedsiębiorstw i ich oczekiwań ze szkołami zawodowymi, które będą kształciły na potrzeby pracodawców. Chcemy powiązać również doradztwo personalne z przedsiębiorcami i ze szkołami, po to, żeby absolwenci techników szkół zawodowych wychodzili przygotowani do przedsiębiorców na rynek pracy. Jednym z ostatnich naszych pomysłów z 2011 roku było namówienie do objęcia patronatem przez lokalnego przedsiębiorcę, bardzo dużego przedsiębiorcę, konkretnie Zakłady Azotowe Puławy, jednej z naszych najlepszych szkół zawodowych, technikum, kiedyś chemiczne, dzisiaj to się nazywa Zespół Szkół Technicznych. I proszę Państwa, w ramach tego patronatu firma obiecała donację około 60 tysięcy złotych, nie jest to duża kwota, to około procenta budżetu szkoły. Natomiast co najważniejsze, naszym zdaniem, obiecała patronat, który miał się również wyrażać w tym, że określona grupa na początek nie mniej niż 10 absolwentów szkoły, najlepszych absolwentów, miało gwarancję zatrudnienia w Zakładach Azotowych Puławy, z możliwością oczywiście rozwoju edukacyjnego, czyli z możliwością studiowania, współfinansowania pracodawcy w tych profilach edukacji wyższej. Oraz umówiliśmy się również, że pracownicy Zakładów Azotowych odbywają staże, kursy kwalifikacyjne w naszej firmie, a uczniowie ZST odbywają staże w Zakładach Azotowych. Szkolnictwo zawodowe ma sens tylko wtedy, kiedy będzie odpowiadało na zapotrzebowanie rynku pracy. Co to znaczy? To znaczy, że to pracodawcy muszą dać sygnał, jakich pracowników potrzebują. Najlepiej jeszcze, gdyby praktyki ci przyszli pracownicy mogli odbywać u pracodawcy i wtedy szkoły zawodowe powinny się tak przestawić, żeby kształcić nie w tych zawodach, do których ewentualnie mają przygotowanych nauczycieli od lat 20, tylko w tych zawodach, które są potrzebne na lokalnym rynku pracy. Platforma Obywatelska posiada konkretne rozwiązania dla pobudzania tego niesłychanie potrzebnego związku między edukacją a rynkiem pracy. Mamy te rozwiązania, chcemy je prezentować w samorządzie. Warto głosować w tych wyborach na ludzi, którzy mają dobre doświadczenie w tej niesłychanie ważnej sprawie dla Polski i dla polskich wspólnot lokalnych.